Sczytaj z wykresu przedziały monotoniczności funkcji f od x. Zaczniemy od wskazania argumentów, dla których funkcja f od x jest rosnąca. Czyli funkcja f jest rosnąca dla x-ów należących do przedziału. Zwróćmy uwagę, że aby funkcja była rosnąca, poruszając się od lewej strony do prawej wzdłuż osi x, wspinamy się schodkami w górę. Czyli tu widzimy, że idziemy schodkami w dół, tu wspinamy się do góry. Czyli dla x-ów od minus 4 do 2 funkcja jest rosnąca. Czyli mamy od minus 4 do 2. W punktach sklejenia zawsze przedziały będą domknięte. Tu również mamy punkt sklejenia, mamy przedział domknięty. Zwróćmy uwagę na to, że również w tym fragmencie wspinamy się po schodkach do góry. Czyli dla x-ów od 9 do 10 również funkcja jest rosnąca. Czyli mamy przedział od 9 do 10. Tu mamy punkt sklejenia, czyli przedział domknięty. W dziesiątce mamy kółeczko zamalowane, czyli również przedział jest domknięty. Teraz wskażemy argumenty, dla których funkcja f od x jest malejąca. Widzimy, że funkcja f od x maleje w tym fragmencie oraz w tym fragmencie. Czyli funkcja f jest malejąca dla x-ów należących do przedziału. Tu idziemy schodkami w dół od lewej strony do prawej dla x-a od minus 8 do minus 4. W minus 8 było kółeczko otwarte, czyli mamy przedział otwarty. W minus 4 był punkt sklejenia, czyli przedział jest domknięty. A następnie funkcja maleje w tym fragmencie, czyli mamy od x-a wynoszącego 5 do x-a wynoszącego 7. W piątce był punkt sklejenia, czyli mamy przedział domknięty. W siódemce również był punkt sklejenia, czyli mamy przedział domknięty. Teraz wskażemy argumenty, dla których funkcja f od x jest stała. Czyli f jest stała dla x-ów należących do przedziału. Widzimy, że funkcja jest stała w tym fragmencie oraz w tym fragmencie. Odczytajmy, dla jakich to jest argumentów. Czyli od argumentu wynoszącego 2 do argumentu wynoszącego 5. Z obu stron mamy punkty sklejenia, czyli przedziały są domknięte. Natomiast tutaj mamy od argumentu wynoszącego 7 do argumentu wynoszącego 9. Również z obu stron mamy punkty sklejenia, więc mamy przedziały domknięte.